Konrad. Co? Masieczki mamy. Tak są. To ty też chcesz, co nie? Co? Też chcesz maskę. Nie wiem, czy się nie rozmarzy. A, no ale... Rybko, zapij jeszcze maseczki. Podwójną ty weź. Już? Jeszcze nie, nie Kasiu. A, dobra, dziękuję. Otwieram 34. sesję Rady Gminy Ciechanów. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów, witam kierownictwo Urzędu Gminy Ciechanów w osobach Pana Wójta, witam Pana Zastępcę Wójta, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz. Witam właścicieli posesji biorących udział w konkursie na najładniejszą posesję. Witam wszystkie niewymienione osoby obecne na sali obrad. Witam również naszego kolegę radnego powiatowego. Protokół z ostatniej sesji Państwo radni macie do wglądu w BIP-ie Urzędu Gminy. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Porządek obrad Państwo radni otrzymaliście. Czy są jakieś wnioski, propozycje? Nie ma. Pan wójt złożył wniosek do rady o zmianę porządku dzisiejszych obrad i wnosi o wprowadzenie do niego dwóch projektów uchwał, z których jeden dotyczy uchylenia uchwały Rady Gminy Ciechanów numer 29 łamane na 147 na 21 dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rudki Marszewice, wschodniej części wsi Rudki Głowice, północnej części wsi Ujazdówek w części nieobjętej rozstrzygnięciem nadzorczym. I drugi punkt, podjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem takich zmian? Panie przewodniczący, może zapytam coś. Jakie jest uzasadnienie do tej zmiany? Było to omawiane na komisjach, panie radny. Kto jest za, kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 10 było za przyjęciem porządku obrad, 2 osoby przeciwne. Stwierdzam, że rada przychyliła się do wniosku pana wójta. Proponuję również, żeby pierwszy punkt umieścić w porządku obrad jako punkt 11 i drugi projekt uchwały jako punkt numer 17. Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję gminy Ciechanów. Kto to wie? Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, może rozpoczniemy w inny sposób jak w latach poprzednich. Zaczynaliśmy od wyróżnień, a w tym roku byśmy zmienili. Zaczniemy od pierwszego miejsca.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła pani Renata Chodubska. Bym poprosił do nas. Drugie miejsce dla pana Mariusza Gołębiowskiego przypadło. Poproszę. I trzecie miejsce dla pani Bożeny Mieszkowskiej. Pani Małgorzata Powałka, wyróżnienie, zapraszam. I ostatnie wyróżnienie dla pana Tomasza Klimkiewicza. Czyli będzie pani Klimkiewicz. Proszę pana wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej. I jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym i za trzy pierwsze miejsca. Proszę państwa, trzeba dzięki Radzie, będziemy się starać te konkursy podtrzymywać w następnych latach, żeby nasza wieś coraz bardziej była ładniejsza, żeby było przyjemnie się poruszać. Proszę państwa, między sesjami, tak w telegraficznym skrócie, odebrana została droga w Rykaczewie z uwagami, ale mamy gwarancję 5 lat, czyli będziemy poprawiać to w taki sposób, żeby była funkcjonalna z tego względu, że projekt trochę źle projektanci zaprojektowali kruszywo na pobocza i przy ostatnich ulewnych deszczach pobocza zaczęły nam się rozpływać. Miejmy nadzieję, że nie będzie ulewny, że to się kiedyś zagęści, a jak nie, to niestety firma będzie musiała w ramach gwarancji poprawić to jeszcze raz. Odebrany był odcinek drogi Rudki-Głowice-Rudki-Borki, to jest tam ponad 1000 metrów. Sfogru i to będzie rozliczone w tej chwili, dokumenty są przygotowane, żeby złożyć i czekać na dofinansowanie. Rozpoczęły się roboty na potrójnym utwardzeniu. I dwie ulice w Kargoszynie, dwie ulice w Chruszczewie. Być może, że wystarczy nam jeszcze na zrobienie nakładki asfaltowej w Rydzewie, bo nakładka asfaltowa, która w ramach remontu letniego utrzymania dróg na drogach asfaltowych w Gąskach powinna się rozpocząć pod koniec tego tygodnia. Ogłoszony został przetarg na
drugi etap budowy drogi w Rykaczewie. Złożyliśmy wniosek miesiąc temu, może więcej, na folię rolniczą. Wniosek został przyjęty. Czekamy teraz na decyzję, jakie będzie dofinansowanie do folii rolniczej. 30 września, czyli za dwa dni, będzie rozstrzygnięty przetarg na budowę wodociągów, bo to nie można nazwać jednego, ale wodociągów w miejscowościach. Nie będę wymieniał wszystkich, bo bodajże jest tych miejscowości takich odcinków z 10, a może 11. Kwota orientacyjna około 1 600 000 zł. W tej chwili złożyliśmy do ZWIK-u, znaczy nie w tej chwili, w tamtym tygodniu, umowę, nową umowę na wodociągi, utrzymanie wodociągów z tego względu, że no musieliśmy zmienić niektóre przepisy, bo stara umowa, która była podpisana 5 lat temu, niestety była, miała pewne niedomagania, no po prostu w taki sposób powiem, chodzi chociażby o utrzymanie hydrantów gotowości, tak jak i również przy remontach dróg. I w tej chwili trwają jeszcze projekty na tak zwane spinki wodociągowe między miastem a naszymi wodociągami. Chodzi szczególnie o rejon Mieszki Atle i tutaj Nurzewo, jak i również jest projekt, to co na którejś sesji mieszkańcy z Niestumnia uczestniczyli na sesji. Chodzi o przebudowanie odcinka wodociągu między Przążewem a Niestumniem, bo tam systematyczne awarie były nieraz kilkakrotnie, nawet w ciągu tygodnia. W tej chwili trwa projekt, dlatego że musimy się przesunąć bliżej drogi wojewódzkiej i nie da rady tego tak, jak to powiedzieć, po cichu załatwić, nie trzeba to zaprojektować i zrobić. Mamy nadzieję, że w drugim kwartale przyszłego roku już będzie nowy odcinek wodociągu i nie będzie przeszkadzał. Na tą chwilę to tyle. Dla Państwa mam informacji. Później pewnie w czasie sesji wynikną jeszcze inne tematy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Wypowiedzi, zapytania radnych. Proszę bardzo, kolega Kalman. Panie przewodniczący, dziękuję panu za udzielenie głosu. Mam... Halo, słychać? Proszę państwa, mam istotne i krótkie pytanie do pana radnego Piotrowskiego. Panie radny, chciałem zapytać pana, czy prawdą jest, że w 2018 roku, tuż przed wyborami, był pan skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego? Proszę tylko odpowiedzieć tak czy nie. Proszę pana, przed samymi wyborami ja, słysząc już wcześniej jakieś takie rzeczy, w dokumentach w Urzędzie Gminy nie podpisywałem nawet oświadczenia o niekaralności. Przyniosłem zaświadczenie z, już nie pamiętam dokładnie jak urząd się nazywa, o mojej niekaralności. Panie radny, i tak jest moja odpowiedź na to pytanie. Wszystkie dokumenty są w Urzędzie Gminy, także są do wglądu, może pan sobie to spokojnie sprawdzić. Dobrze, panie radny, jeszcze jedno pytanie. Czy w tej kadencji, w obecnej kadencji, która teraz trwa, był pan również skazany za tego typu przestępstwo prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie? Proszę pana, wszystkie rzeczy, jakie są, nie wpływają na przebieg mojej kadencji. Tyle panu mogę oświadczyć. Rozumiem. Jeśli tak się rzeczy mają, to panie przewodniczący, bardzo proszę o zaprotokołowanie tego mojego wystąpienia skrzętne. I panie przewodniczący, składam wniosek formalny do pana, panie przewodniczący, o zapytanie w tej sprawie w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie i przedstawienie stanu faktycznego, co pozwoli nam rozwiać wszelakie wątpliwości w tej materii. Dziękuję bardzo. Radnych. Proszę bardzo, kolega Temporowski. Tak, ja chciałem poruszyć taką sprawę. Dwa miesiące temu w Gumowie, w Gminnym Klubie Seniora, była taka uroczystość, podsumowanie działalności Gminnego Klubu Seniora. Powtarzam, gminnego. Pani kierownik przywitała seniorów, przywitała gości zaproszonych, przywitała radnych. Z radnych byłem tylko ja. Chwilę potem zjawił się kolega Zygmunt i za to mu dzięki.
Uważam, że obowiązkiem wszystkich radnych było być tam. To jest gminny klub seniora. Też będziecie kiedyś seniorami. Uważam, że to był obowiązek i dlatego z tego obowiązku nikt was jeszcze nie zwolnił. Dopóki nie było komendy spocznij, to chodzimy krokiem defiladowym, szanowni państwo radni. Przepraszam za ton wypowiedzi, ale uważam, że powinniście tam być, że te słowa powinny dzisiaj wybrzmieć. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę, kolega Piotr. Panie wójcie, ja chciałem się dowiedzieć odnośnie ulicy Słonecznej w Niestuniu. Od momentu jej wykonania składamy tu na gremium sesyjnym uwagi. Pan wójt obiecał, że w ramach gwarancji ta droga będzie poprawiona. No za chwilę będzie rok, odkąd ona powstała. I droga jak była zrobiona, no nikt tam nic nie zrobił przez ten rok. Ja bym prosił, ponieważ czas leci, chyba że o ten czas, który upłynął od momentu jej niewłaściwego zrobienia do teraz, do momentu usunięcia usterek, będzie przedłużona gwarancja, to wtedy ja rozumiem, że możemy jeszcze trochę poczekać. Druga sprawa, chciałbym się dowiedzieć szczegółów odnośnie tego skrzyżowania przy panu Fedlińskim, bo wiemy, że tam troszkę sprawa drgnęła, ale jakby pan wójt mógł tak bardziej konkretnie powiedzieć, kiedy, co i jak planuje w tej kwestii zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę, kolego Andrzej. Ja chciałbym zadać pytanie w sprawie punktu 11. Obrad. Jestem w posiadaniu ustnej opinii prawnej, nie pięciu, tylko jednej opinii prawnej dotyczącej sposobu procedowania tej uchwały. Według prawnika nie ma potrzeby uchylania prawomocnej uchwały w sprawie uchwalenia tego planu zagospodarowania przestrzennego w tej części, która nie została zakwestionowana przez wojewodę. Obowiązek taki istnieje tylko w momencie podejmowania uchwały w tej części, która została zakwestionowana. Natomiast gdybyśmy chcieli tą uchwałę, która jest prawomocna, uchylić i ponownie uchwalić plan, to musimy przejść całą procedurę planistyczną. Dlatego proszę pana Adama, prawnika gminy, o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Uważam, że bez sensu jest wprowadzanie tego punktu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja, panie wójcie, chciałem zapytać o autobusy, dokładnie linia numer 1, bo zgłaszaliśmy do pana, żeby tam było przesunięcie, bo dzieci wychodząc ze szkoły nie zdążają, bo tam posiłek jeszcze jedzą i później praktycznie 2 godziny by musiałoby czekać. Co jest w tej sprawie robione na tą chwilę? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Nie mam. Wypowiedzi i zapytania sołtysów. Proszę bardzo, kolega sołtys, radny powiatowy. Proszę bardzo. Raz. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowna rado, drodzy koleżanki moje, sołtysi. Chciałbym przekazać za pozwoleniem wcześniejszym ustaleniem z panem przewodniczącym wczorajszej sesji przekazanie odnośnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podobnie jak powiaty w całym kraju, powiat ciechanowski otrzymał wielomilionowe rządowe wsparcie. Program tego krajowego wsparcia następująco przedstawia. Starostwo powiatowe w Ciechanowie otrzymało prawie 3 miliony złotych
na budowę i modernizację drogi powiatowej numer 1237 w Opinogórze, Opinogóra, Długołęka, Zielona. Około 1,5 miliona złotych na drogę 2421. To jest na odcinku Nasierc, Gąsocin, Ciechanów. Na gminie Sońsk ponad 5000 złotych na drogę 120975 i na drogę 120974 w miejscowości Koźniewo, gmina Sońsk. Kolejny program tak zwany z Funduszu Inwestycji Lokalnych to dla powiatu 833 tysiące złotych na budowę chodników w miejscowości Władysławowo i Kownaty. 305 tysięcy złotych na podniesienie standardu sali widowiskowej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Środki z tego funduszu trafiły również do gmin powiatu ciechanowskiego. Regimin 3,5 miliona złotych na budowę kanalizacji miejscowości Grzybowo. Gmina Grudusk 1 milion złotych na przebudowę dróg gminnych. Gołymin 1 milion na kompleksową przebudowę ulicy Rynek. Ciechanów prawie 6 milionów na przebudowę i modernizację ulicy Opinogórskiej. Glinojeck około 500 tysięcy na odbudowę sali gimnastycznej w miejscowości Szulnierz. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych szczególne miejsce zajęły inwestycje w miejscowościach, które działały. Powiatowe gospodarstwa rolne z tej pomocy skorzystały również. Grudusk 400 tysięcy złotych na przebudowę drogi i sieci kanalizacyjnej w Pobegierowskim osiedlu. Regimin 300 tysięcy złotych na budowę siłowni zewnętrznej i strefy aktywności w miejscowości Jarluty. Sońsk 300 tysięcy złotych na przebudowę drogi w Ślubowie. Gołymin 300 tysięcy złotych na modernizację drogi w miejscowości Nasierową Górne. Wymieniłem tu tylko niektóre najważniejsze inwestycje, które otrzymały wsparcie rządowe, ale były między innymi i inne. Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu Strzelnice w powiecie 2021 przekazało ponad 100 tysięcy złotych na wirtualną strzelnicę dla klas maturalnych zasadniczej szkoły nr 1 generała Józefa Bema. Narodowe Centrum Kultury dofinansowało kwotą 126 tysięcy złotych jeden z projektów PCK w Ciechanowie. Jak Państwo widzicie, te wymienione środki, które wspierały działanie samorządów, pozwoliły na rozpoczęcie i przeprowadzenie ważnych, oczekiwanych przez społeczeństwo inwestycji. To tak w skrócie przekazałem najważniejsze informacje, a teraz ze swojego podwórka sołeckiego. Chciałbym zapytać, jak sprawa się przedstawia z naszymi dalszymi zamówieniami na tablicy ogłoszeń? Jak przedstawia się sprawa drogi 616 łączącej, przecinającej naszą miejscowość Niestum? Z tego, co się dowiedziałem z Urzędu Marszałkowskiego, żeby to pchnąć, ruszyć dalej, muszą być dociągnięte chodniki z obu stron. Inaczej nie ma mowy, żeby coś dalej się działo. Także z ulicy Okrężnej dociągnięcie chodnika, tak jak wcześniej proponowałem, ale zarząd oczywiście nie chciał się zgodzić, a teraz chce, żeby dociągnąć do granic tej drogi. Następna sprawa, też wczoraj w wyniku na sesji powiatowej, taki projekt powstał, żeby ulicę Gostkowską, przedłużeniu ulicy Komunalnej z ulicą Gostkowską tam na końcu połączyć celem odciążenia ruchu głównie w okresach świątecznych, a głównie wszystkich świętych. Bardzo taka mi się wydaje, że pożyteczna była sprawa, bo to odciążyłoby ruch z tamtej strony. Bardzo bym prosił pana, który świadczy usługi równarko, żeby wyrównać dwie ulice w Niestumiu, bo wczoraj tam przejechałem, jest tragedia, tak jak na poligonie. To była ulica Parkowa i ulica Wspólna. Bardzo proszę, może jeszcze raz to proszę, bo była raz robiona ta zmiana organizacji ruchu na ulicy Polnej i Słonecznej. Z uwagi na to, że to, co jest w tej chwili zrobione, to raczej nie stwarza poprawy skuteczności tam, bo cały czas nie są ograniczenia. Ja bym tam proponował, z uwagi na to, że też tam mieszkam i jestem tym mieszkańcem, z uwagi nie tylko na swoje sprawy, ale głównie mieszkańców, żeby postawić znak A6, mimo że tam ograniczenia są prędkości, A6 znak to jest droga równorzędna. Usprawni to z uwagi na to, że
będzie musiał każdy zwolnić do czasu, jak nie stanie się tragedia. A znak ten A6 na pewno gwarantuje, poprawi bezpieczeństwo. Następne bym prosił, żeby na ulicy, już mówiłem wcześniej, ale nie wiem, może już pomyłkowo ktoś zapomniał, na ulicy Ogrodowej, nie wiem kto, domyślam się kto, ale nie mogę powiedzieć, bo nie stwierdziłem faktu, przestawił znak A7, jest to ustąp pierwszeństwa przejazdu, który praktycznie stoi już w pasie drogowym, a po to się znaki ustawia, żeby na kilkadziesiąt metrów, czy kilkanaście, w zależności od strefy, czy zabudowanej, czy poza terenem zabudowanym, żeby to mieć jakieś decyzje podjęcia, że uwaga, ustąp pierwszeństwa. A znak przestawił sobie tak, że stoi na wysokości figurki, a pan wójt wie, w którym miejscu to jest. Praktycznie figurka, brzoza i znak. A z lewej strony od Gruduska jest bardzo słaba widoczność. I jeszcze bym się chciał ustosunkować do wypowiedzi pana radnego Piotra Petrykowskiego odnośnie tej ulicy Nieszczęsnej Słonecznej. Doświadczony wcześniejszym przykładem ulicy Okrężnej, chodnika, gdzie składałem też wniosek, uwagę, że ten chodnik jest źle wykonany. Miał być poprawiony stan tego chodnika. Ten chodnik się zapada, krawężniki, kostki. Miało być to w okresie gwarancji. Gwarancja minęła, chodnik pozostał tak, jak jest. A teraz ta Słoneczna, jeszcze chyba gwarancja obowiązuje, bo chyba, nie wiem, 2 lata chyba jest, jak się orientuję, żeby tam podjąć decyzję. W tej chwili na tym zakręcie Słonecznej ulicy ten zapada się. Niech troszeczkę przyjdzie, opadów, trochę mrozów, zapadnie to się wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę, kolega Piotr. Uwaga, znak A5, nie A6. A5, tak? A6. Proszę bardzo, panowie sołtysi, wypowiedzi, zapytania sołtysów. Nie ma. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ciechanów. Bardzo proszę, panie skarbnik. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą aktualizacji kwot wydatków budżetu gminy. Po zmianach plan dochodów wynosi 44 miliony 5 725 zł 57 groszy, a plan wydatków po zmianach 46 miliony 515 610 zł 61 groszy. Każdy z tych planów jest rozbity odpowiednio na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Przedsięwzięcia. Limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 10 497 392 zł 12 groszy w rozbiciu na wydatki bieżące 4 413 392 zł 12 groszy i wydatki majątkowe 6 084 000, w tym na projekty unijne 100 216 zł 12 groszy. W uchwale niniejszej dokonano następujących zmian. W obrębie przedsięwzięć wydatków bieżących zwiększa się dotychczasowy limit na realizację zadania pod nazwą świadczenie usług w ramach oświetlenia na terenie gminy konserwacja kwotę 4000 i zwiększa się dotychczasowy limit na realizację zadania obsługa gminy RODO o kwotę 5800. Zwiększa się także plan wydatków wieloletnich na zadanie bieżące utrzymanie dróg gminnych na zadanie numer 2 o 400 tysięcy i zwiększa się plan wydatków wieloletnich na zadanie pod nazwą bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie numer 1 o 60 tysięcy. W obrębie przedsięwzięć wydatków majątkowych występują następujące zmiany. Zmniejsza się plan wydatków wieloletnich pod nazwą przebudowa ciągu drogowego składający się z dwóch odcinków dróg gminnych. Ulica Tarasowa i Werandowa w miejscowości Kargoszyn o 108 tysięcy. I tutaj zmiana, której państwo nie mieli w przedłożonych materiałach na komisję, dlatego pozwoliłam sobie dzisiaj uzupełnić te materiały. Zmianę zadania pod nazwą budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzewko, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców poprawa aktywności społecznej lokalnej z zadań jednorocznych, majątkowych, stąd załącznik numer 4 z uchwały został zmieniony, bo z tego załącznika przesunięto zadanie na zadanie wieloletnie na lata 2021-2022 w limitach kwot odpowiednio na 2021, tak jak było w załączniku numer tym 4 majątkowym, w takiej samej kwocie przeniesiony na wieloletni 750 tysięcy i na 2022 wyszczególnione 250 tysięcy, czyli łączna wartość zadania 1 000 000 zł. To jest niezbędne, by móc rozstrzygnąć przetarg i wyłonić wykonawcę. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu. Tutaj te kwoty w ogóle nie uległy zmianie. 2 509 885 zł i 4 grosze. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 1 509 885 zł i 4 grosze i kredytem w kwocie 1 000 000 zł. Przychody 2 040 512 87 groszy, czyli wolne środki w tej samej kwocie, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w kwocie 1 920 000 oraz kwocie 120 512 87 groszy z tytułu innych rozliczeń, to jest zobowiązań względem Urzędu Skarbowego. Reasumując, przychody budżetu wynoszą 4 550 390 57 zł 91 groszy i rozchody 2 040 512 zł 87 groszy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę bardzo. Pani skarbnik, ja mam pytanie, jakie są kryteria wciągnięcia inwestycji na plan wieloletni? Żeby inwestycja została wciągnięta jako wieloletnia, jakie muszą być spełnione kryteria? Czyli musi być powyżej 1 roku wykonania, przez termin wykonania przekracza rok obrachunkowy. Dobrze, to ja mam takie pytanie, ponieważ mamy takie zadanie jak odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jest to okres realizacji od 2019 do 2022, tak? Tak. Natomiast my co roku podpisujemy umowę i co roku robimy przetarg. To w żaden sposób nie jest wieloletnie. Jest, jest. Dlatego, że każdy ten rok albo półroczem, ten przetarg przechodzi, wchodzi albo półroczem, albo półroczem zakrywa na następny rok. Nie, nie, nie zahacza. Ja mam umowy i nie zahacza. No na przykład jak umowa jest w lipcu, w sierpniu. Ale wieloletnia prognoza finansowa także zawiera w sobie uchwały, umowy, które są kontynuowane i muszą mieć ciągłość kontynuacji. Ale to są oddzielne przetargi. Dobrze, to ale jest kontynuacja zadania. A jak będzie z innym wykonawcą, to też będzie kontynuacja zadania? Oczywiście. Aha. Zadanie zostaje takie dobrze, same. To pani powie, dlaczego jest dlaczego to zadanie jest na lata 2019-2022? Dlaczego jest taki zakres? Bo tam jest wyszczególniony taki nakład, pierwsza kolumna. No pierwsza kolumna, tak, jest 3 miliony na te 4 lata, tak? Tak, wsumowane są wszystkie nakłady. No to lata 2021 i 2022 wyczerpuje ten limit. Dobrze, a gdzie 19, ale... gdzie 20? 19, 20? No tak, bo to jest zakres od 2019 do 2022. Ale to jest nakład poniesiony, a nie nakład w zupełności przewidziany, bo trudno jest przewidzieć, jaka będzie kwota podpisanego ostatecznie przetargu. Jedynie nakład to jest to, co mamy w chwili obecnej namacalnie już wydane, tak, fizycznie wydane, plus możemy dodać kwoty, które wiemy, jak, ile wynikają z umowy, a reszta lat na pozostałe to jest planowana. Ja nie wiem, ile wydamy faktycznie w 2022. Ja przyjmuję kwotę w rezerwie do wydatków. Dobrze, to ile wydaliśmy od 19 do mniej więcej 22? Ile wydamy w sumie?
Zapraszam pana do mojego referatu i przedłożę panu całą kalkulację. I z takim pytaniem poproszę wcześniej, ja bym wolałabym się przygotować. Dobrze. To są już konkretne dane. Dobrze. I jeszcze jedno. Jest zadanie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Gąski, Pęchcin, Rudki, Głowice i Ujazdówek. Wiemy, że już takiego zadania w ogóle nie ma. Bo te zadanie się zmieniło. Jest to północna część i tak dalej, i tak dalej. Takiego zadania już w ogóle nie ma. Jak to, zagospodarowania przestrzennego nie ma? Nie ma, one się nazywa zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy go je głosować. Jest to w sprawie uchwalenia planu południowej części wsi Gąskiej, północnej. Dobrze, wsi ale Pęchcin, umowę, tak którą mam, tak? Jest sformułowana w ten sposób, tak jak jest zawarte w WPF-ie. I jest za jaką sumę ta umowa? Nie pamięta pani. Nie pamiętam. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ciechanów? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 9 radnych było za podjęciem uchwały, 3 głosy były przeciwne. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ciechanów. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2021. Bardzo proszę, panie Skorbi. Leci. W uchwale budżetowej na 2021 rok. Ostatnio mieliśmy w lipcu. Dotychczasowy projekt kończył się na paragrafie 6, dlatego przedłożyłam zmianę tej treści uchwały, bo doszedł paragraf dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem numer 7. Wyszczególniłam te dotacje, które przeznaczyliśmy już po przeanalizowaniu na komisjach dla straż, tak? Te kwoty 16 500, 17 500 plus udziały środków własnych i dotacje związane na zaspokojenie potrzeb na potrzeby bytowe w kwocie 11 000 w rozbicie na rydzewo i modła rozbiłam na dotacje w paragrafie 28-20, stąd załącznik numer 7. Dotacje te wymagały tego rozbicia, gdyż to są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i w ten sposób będą wypłacone zgodnie z załącznikiem numer 2, który państwo wcześniej dostali na komisję, ale wymagało to jeszcze wyszczególnienia w ramach projektu budżetu szczegółowej klasyfikacji i stąd pojawił się ten załącznik. Razem zmiany, cały ten projekt nie ulega zmianie poza tym przesunięciem, tak jak wcześniej mówiłam przy WPF-ie, 750 tysięcy z zadań inwestycyjnych jednorocznych na wieloletnie celem przekształcenia tej inwestycji na wieloletnie realizowane w okresie 2021-2022. Przechodzę do analizy. Analiza dochodów. Wprowadza się zmiany po stronie dochodów w łącznej kwocie 150 481 zł 21 groszy. W dziale 750 administracja publiczna, rozdział 750-23 urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 15 tysięcy i zmniejszenia o 36 tysięcy planu z tytułu odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych. W dziale 750 bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, rozdział 754-12 ochotnicze straże pożarne wprowadza się następujące dotacje z udziałem środków własnych. Na mocy umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i gminą wprowadza się dotacje przeznaczeniem dla Straży Pożarnej Modła na kwotę 16 500 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka i tutaj 6, pozwoliłam sobie wyodrębnić 6 sztuk hełmów strażackich z latarką, 6 par butów strażackich, 6 sztuk ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych dla OSP z udziałem środków własnych 17 118 zł.
na mocy kolejnej umowy podpisane z Urzędem Wojewódzkim a gminą wprowadza się kolejną dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie, zwanej dalej OSP, na kwotę 19 500 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci 7 kompletów odzieży ochronnej indywidualnej strażackiej, 7 hełmów strażackich z latarką, 7 par butów strażackich, 7 ubrań specjalnych, 7 par rękawic specjalnych i z udziałem środków własnych 19 721 zł. Decyzją wojewody nr 110 wprowadza się dotacje celowe w dziale 758, 758-14, paragraf 20-30 i 63-30 dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 126 670 zł 67 groszy. Powyższe zwiększenie dotyczy rozliczenia dokonanego przez Wojewódzki Urząd Mazowiecki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za ubiegły rok. Wprowadza się środki z budżetu wojewody na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne i organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców, w szczególności w wieku 60+, poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. I to jest dotacja w kwocie 10 tysięcy z dział 851, rozdział 851-54, paragraf 21-18. Decyzją wojewody mazowieckiego nr 260 łamane na 2021 wprowadza się w dziale 852, rozdziale 852-16, paragrafie 20-30 zmianę wielkości 1900 zł. Na minus, zmniejszając dotychczasowy plan wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Przechodzimy do analizy wydatków budżetowych na 2021 rok. Wprowadza się celem zrównoważenia wydatków taką samą kwotę, jaka była przy zwiększeniu kwoty dochodów budżetu. To jest 150 481,21 zł. W tym w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 010-10 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków majątkowych jednorocznych w zadaniu pod nazwą rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie, budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej w kwocie 600 tysięcy. W dziale 600 transport i łączność wprowadza się następujące zmiany. W rozdziale 6004 lokalny transport zbiorowy zwiększa się dotychczasowy plan wydatków bieżących o kwotę 10 tysięcy tytułem zabezpieczenia płynności świadczenia usług transportowych. W rozdziale 616 drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się dotychczasowy plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 40 tysięcy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława. W rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe odstępuje się od realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1239W na odcinku ulicy Willowej do mostu na rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn w kwocie 125 tysięcy. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia w kwocie łącznej 362 tysiące w rozbiciu na zwiększenie planu wydatków bieżących tytułem zakupu materiałów drogowych w kwocie 10 tysięcy i dokonuje się przeniesienia zadania pod nazwą budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzewko i zaspokojenie potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców, poprawa aktywności społecznej majątkowej z jednorocznych na wieloletnie, tak jak wcześniej wspomniałam. Zwiększa się plan wydatków wieloletnich zadania, bieżące utrzymanie dróg gminnych 400 tysięcy. Zwiększa się także bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie numer 1 w kwocie 60 tysięcy i zmniejszenie planu wydatków wieloletnich zadania pod nazwą przebudowa ciągu drogowego składające się z dwóch odcinków dróg gminnych ulica Tarasowa i Berandowa w miejscowości Kargoszyn o 108 tysięcy. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa paragraf 60-50 dokonuje się następujących zmian. Odstępuje się od realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechodzin opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej w kwocie 8 tysięcy na rzecz zadania
Rozbudowa placu zabaw dział 921, rozdział 921-95, paragraf 60-50. Budżet sołectwa po zmianach wynosi 22 386,25 zł. Wprowadza się nowe zadanie w obrębie Funduszu Sołeckiego w miejscowości Niestum pod nazwą wykonanie wieńca dożynkowego w kwocie 1000 zł. Środki pozyskano na skutek przesunięcia z zadania nasadzenia drzewostanu wokół stawu. Budżet sołectwa po zmianach 31 530,63 zł. W ramach zadań w obrębie Funduszu Sołeckiego w miejscowości Nurzewko zmniejsza się plan zadania pod nazwą doposażenie placu zabaw o kwotę 1806 zł celem wyodrębnienia nowego zadania związanego z wykonaniem usług animatora w trakcie imprezy integracyjnej. Ponadto zmniejsza się dotychczasowy plan imprezy organizacyjnej 921-921-95, paragraf 4210 o kwotę 1000 zł na rzecz zwiększenia planu wydatków celem zadania odnowienie figurki wiejskiej będącej mieniem gminnym. Budżet sołectwa po zmianach wynosi 31 530,63 zł. Dokonuje się przesunięcia w ramach tych wydatków inwestycyjnych jednoroczne na wieloletnie. To, co odczytałam wcześniej, państwu wspomniałam, zadania budowa tej świetlicy. Wprowadza się też zadanie związane z w Nurzewku. Wprowadza się też zadanie nowe inwestycyjne. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych Rydzewo w kwocie 5500. W dziale 750 administracja publiczna, dział 750-23 urzędy gmin dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w kwocie bieżącej 372 500 zł. I tutaj wprowadza się dotacje w kwocie 1500 zł na usługę utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym programu EZD i portalu Wrota Mazowsza, którym to na mocy umowy podpisanej 13 kwietnia bieżącego roku udziela się dotowanego dotacji w kwocie 1500 zł. To leży zobowiązanie po naszej stronie, aby ten program mógł dobrze funkcjonować. Wprowadza się nowy paragraf wydatków, paragraf 4600 w kwocie 2000 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 754-12 ochotnicze straże pożarne. Wprowadza się dotacje, o których wspomniałam, analizując część dochodową w kwocie 16 500 plus 17 118 zł z przeznaczeniem na zakup 6 kompletów odzieży ochronnej indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Modła i 7 kompletów także odzieży ochronnej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Rydzewo w kwocie dotacji 19 500 z udziałem środków własnych 19 721 zł. Wprowadza się także zabezpieczenie udziału środków własnych na dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wiejskiej dla OSP 11 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W dziale 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 801-01 Szkoły Podstawowe dokonuje się zmiany dotychczasowego planu wydatków bieżących o kwotę łączną 84 457,79 groszy celem uzyskania określenia płynności opłat w ramach dotacji podmiotowych i oddziałów przedszkolnych. Wprowadza się środki z budżetu wojewody na działania promocyjne, w tym organizacyjne, o których wspomniałam, analizując dochody w kwocie 10 tysięcy, rozdział dział 851, rozdział 851-54, paragraf 4210. Z tego tytułu zakupimy materiały promocyjne. Decyzja wojewody mazowieckiego nr 260/2021 zmniejsza dotację celową w dziale 852, 852-16, paragraf 2030 po stronie wydatków 311 zmniejsza się o kwotę 1900 zł i tym samym będzie zmniejszone dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W dziale 900 gospodarka komunalna dokonuje się zmian w ramach programu Czyste Powietrze. Zabezpiecza się środki własne w kwocie 14 tysięcy, dział 900, rozdział 905 oraz dokonuje się zwiększeń na bieżące wydatki w dziale 915 oświetlenie ulic, placów, dróg oraz o kwotę 64 tysiące zł. Różnica stanowi deficyt, o którym szczegółowo omówiłam przy wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję serdecznie.
Czy są pytania? Proszę bardzo. Głębinowa to jest rozłożona będzie na 2 lata, tak? Słucham? Budowa studni głębinowej w Gumowie będzie rozłożona na 2 lata, tak? Budowa studni głębinowej w Gumowie. Na razie jest jednoroczna, przechodzi na następny rok. Zamierzamy w projekcie budżetu na 2022 rok, ja mówię w imieniu swoim pana wójta, przenieść to na budowę, inwestycje wieloletnią. Z ubiegłego roku też. Tak jak wspomniane było już na komisjach, tak. Tak. Na razie został, tam było planowane 1 000 000 zł, 600 zdjęliśmy, zostało 400 tysięcy na projekt. Jeszcze tylko dodam, że to jest taka inwestycja nie tyle dla Gumowa, co dla Ujazdówka, Rutek, Ujazdowa, bo tam brakuje wody. Ona jest lokalizowana w Gumowie, ale w Gumowie woda jest, dlatego że my jesteśmy położeni poniżej studni i w bliskiej odległości. No to w takim wodę razie wypadałoby doprecyzować już same nazewnictwo tego zadania. O nazewnictwo chodzi, żeby to nie było tak odbierane, że to jest inwestycja że to dla tylko Gumowa. Dla Gumowa, tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Nie ma. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2021? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 9 radnych było za podjęciem uchwały, 3 było przeciwnych. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2021. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechanów na rok szkolny 2021-2022. Bardzo proszę panią kierownik ZEAS. Szanowni państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście państwo w materiałach. Szczegółowo został omówiony na komisjach. Powiem tylko, że podjęcie tej uchwały dotyczy średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechanów na rok szkolny 2021-2022 w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę zapewniają rodzice. Głównie dzieci te są dowożone do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ciechanowie bądź do szkół podstawowych, gdzie są oddziały integracyjne. Zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka odbywa się w wysokości określonej według ustawowego wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie z artykułem 39 ustęp 3 ustawy Prawo oświatowe średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały uwzględniając ceny jednostkowe paliwa w gminie. Na terenie naszej gminy funkcjonuje jedna stacja paliw w miejscowości Ujazdówek. Jest to firma Cedrop. Po wyliczeniu średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021-2022 przyjęto średnie ceny paliw oleju napędowego w wysokości 5,54 zł za litr, benzyna 95, 5,69 zł za litr, benzyna 98, 5,90 zł za litr i gaz 2,75 zł za litr. Przyjęto te ceny na dzień 15 września 2021 roku na wyżej wymienionej stacji paliw. Mając na uwadze powyższe, przyjęcie protokołu projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechanów na rok szkolny 2021-2022 uważa się za zasadne i konieczne. Czy macie państwo pytania co do projektu tej uchwały? Nie ma pytań. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechanów na rok szkolny 2021-2022? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych. 12 radnych było za podjęciem uchwały. Dziękuję. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy. Bardzo proszę pani sekretarz.
Ja może zaczęłabym od takich dwóch komunikatów dosyć istotnych, póki jeszcze Państwo jesteście wszyscy tutaj na sali. I odczytam. Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z możliwości zaszczepienia się w dniu 3 października, to jest w niedzielę. Otwarte zostaną dwa punkty szczepień w Strażnicy, w OSP w Gąskach w godzinach od 9 do 14.30, w Strażnicy OSP Modła w godzinach od 15 do 18. W ramach akcji Szczepimy się z OSP. Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktu szczepień. Akcja skierowana jest przede wszystkim dla osób starszych i niepełnosprawnych. W celu umówienia godziny transportu na szczepienie prosimy o kontakt i podaję numer telefonu 663-013-046. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Istnieje również możliwość zaszczepienia się trzecią dawką Pfizera, a oprócz tego będzie jednodawkowa szczepionka Johnsona. I drugi komunikat. Jutro w Urzędzie Gminy, tutaj w sali konferencyjnej, odbędzie się kolejne już spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze, więc serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjnym na ten temat, na temat rządowego programu właśnie Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 12. I teraz do projektu uchwały. Projekt uchwały Państwo otrzymaliście wcześniej w materiałach, został omówiony na Komisji Oświaty. Wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar zniżek dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole. Taka uchwała wcześniej była podjęta w 2017 roku i obejmowała tak: dla dyrektora szkoły podstawowej liczącej do 80 uczniów w szkole tygodniowy wymiar zajęć 7 godzin, powyżej 80 uczniów 3 godziny. Dla wicedyrektora szkoły podstawowej, we wcześniejszej uchwale mieliście Państwo tylko 5 godzin, zmieniamy tutaj na godzin 15. Taki był wniosek pani dyrektor ze szkoły podstawowej w Gumowie, ponieważ został powołany wicedyrektor. No i żeby, że tak powiem, nie dopłacać do dodatkowych godzin, zwiększamy tutaj liczbę do 15. tygodniowego wymiaru zajęć. Mamy również opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego z 24 września 2021 roku. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego w Ciechanowie, działając na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, informuje, iż projekt uchwały Rady Gminy Ciechanów został uzgodniony z zakładową organizacją związkową i wyrażamy pozytywną opinię do proponowanej uchwały Rady Gminy Ciechanów. Czy są pytania? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych. 12 radnych było za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Ja, proszę Państwa, jeszcze jeden komunikat chciałem dorzucić. Zostało nam 2 dni do spisu, także ktoś się nie spisał, proszę skorzystać, żeby tej kary 5000 zł nie płacić. Także serdecznie zapraszam do spisania się.
2, 4, 6, 8, 10. Jeszcze dwoje nie ma. Mojego i... Wznawiam obrady 34. sesji Rady Gminy. Kto zabierze? O zabranie głosu proszę panie sekretarz. Pan wójt po analizie prawniczej tutaj wniosku pana radnego Jaworskiego wnosi do państwa radnych o zmianę porządku obrad i zdjęcie z porządku obrad punktu 11, czyli w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rudki Marszewice, wschodniej części wsi Rudki Głowice, północnej części wsi Ujazdówek w części nieobjętej rozstrzygnięciem nadzorczym oraz zdjęcie z porządku obrad punktu 12, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rudki Marszewice, wschodniej części wsi Rudki Głowice, północnej części wsi Ujazdówek. Czy są pytania? Nie ma. Kto z państwa radnych jest za zdjęciem z porządku dzisiejszych obrad punktów 11 i 12? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych. 12 radnych było za zdjęciem z porządku obrad punktu numer 11 i 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości nie chodzi. To dobrze. Ulica. Właściciele działki stanowiące drogę wewnętrzną, wewnątrz osiedlową złożyli wniosek o nadanie nazwy ulicy. Zaproponowali nazwę ulicy Przyjazna. Przy drodze wybudowane są budynki, dla których w tej chwili nie możemy ustalić właściwego adresu. Dlatego trzeba tą ulicę. Nie. Są pytania? Nie ma. A to miejscowości nie chodzi. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości nie chodzi? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Głosowało 12 radnych, 12 radnych było za podjęciem uchwały w tej sprawie, nadanie nazwie tej ulicy Przyjazna. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo. Proszę bardzo. Tym razem dotyczy to miejscowości Chruszczewo i analogicznie do poprzedniej uchwały brak jest możliwości ze strony naszego urzędu ustalenia właściwych adresów dla budynku, właściwie w zasadzie jednego adresu dla budynku wybudowanego na działce przylegającej do drogi. Właściciel drogi wystąpił do Rady Gminy o nadanie nazwy ulicy i zaproponował nazwę ulicy Rumiankowa. Są pytania? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 12 radnych było za podjęciem uchwały i nadanie ulicy nazwie Rumiankowa. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Niechodzin. Uchwała dotyczy tej samej nieruchomości, dla której żeśmy ustalali nazwę ulicy Przyjazna w miejscowości Niechodzin. Właściciele chcą nieodpłatnie przekazać gminie Ciechanów dwie działki 74/10 i 74/12, które razem tworzą drogę wewnątrzosiedlową. Przy drodze wybudowanych jest 6 budynków i na jednej działce wybudowane są fundamenty pod budynek mieszkalny. Łączna szerokość drogi wynosi 12 metrów. Nieodpłatnie. Czy są pytania? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Niechodzin? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 12 radnych było za podjęciem tej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych. W miejscowości Rydzewo gmina Ciechanów jest właścicielem 4 działek budowlanych. Położone są one na początku wsi Rydzewo wzdłuż drogi powiatowej. To są te działki zaznaczone na żółto. Dla każdej działki opracowana została decyzja o warunkach zabudowy, dlatego też działki nabyły status działek budowlanych. W chwili obecnej brak jest jeszcze wyceny, wycena jest zlecona rzeczoznawcy majątkowemu, ale jeszcze nie opracował nam operatu. Sprzedaż nastąpiłaby w drodze przetargu nieograniczonego. Czy są pytania? Proszę bardzo, Piotrek. Panie wójcie, ja mam pytanie, czy jest konieczna sprzedaż tych działek, czy mamy jakąś, nie wiem, słabą sytuację, że musimy sprzedawać, czy nie powinniśmy tego majątku jakoś tak... Jaki jest powód wystawienia do sprzedaży tej działeczki, tych działeczek? Po prostu mieliśmy zaplanowane w budżecie pozyskanie środków ze sprzedaży majątku. I trzeba no w ten sposób, w jakiś sposób budżet realizować. Druga sprawa, że te działki zostały oczyszczone przy okazji dożynek i one systematycznie zarastają. Jeżeli dopuścimy do tego, to za 2 lata czy za 3 lata będzie tam las i w ogóle tego nie sprzedamy. Także propozycja do Państwa jest o wyrażenie zgody na sprzedaż tego. Są pytania? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 5 radnych było za podjęciem uchwały, 6 było przeciwnych, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada nie podjęła uchwały w tej sprawie. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Rudki Bronisze, obręb Rudki Borki. Bardzo proszę, Pani Halina.
w miejscowości Ródki Bronicze mieszkańcy wnioskują o zakup działki pod plac zabaw. Z informacji uzyskanej od pani sołtys przeznaczają na ten cel fundusz sołecki i dogadali się z właścicielem nieruchomości i zakup działki nastąpiłby za 14 tysięcy złotych. To pokrywa, zakup działki pokrywa fundusz sołecki. Pytania nie ma. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Ródki Bronisze, obrąb Ródki Borki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, 12 radnych było za podjęciem uchwały. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy. Bardzo proszę, pani sekretarz. Odczytam treść projektu uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy z dnia 22 września bieżącego roku. W sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 229 punkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 9 września 2021 na bezczynność wójta gminy Ciechanów i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów postanawia uznać skargę za bezzasadną. Paragraf drugi. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Ciechanów, zobowiązując przewodniczącego do powiadomienia skarżącego. Paragraf cztery. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I odczytam stanowisko komisji, które stanowi integralną część projektu uchwały. W dniu 9 września 2021 mieszkaniec gminy Ciechanów złożył skargę na bezczynność wójta gminy Ciechanów dotyczącą obowiązku bieżącego utrzymania drogi gminnej w miejscowości Chruszczewo, ulica Jaspisowa. Skarżący podniósł w skardze, że wyżej wymieniona droga jest w złym stanie technicznym, co z kolei wpływa na stan techniczny samochodów poruszających się po wyżej wymienionej drodze oraz uniemożliwia w czasie opadów atmosferycznych ruch pieszy, stwarzając niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z ustaleń dokonanych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów na posiedzeniu w dniu 22 września bieżącego roku wynika, że zarzut dotyczący bezczynności wójta gminy Ciechanów w zakresie obowiązku bieżącego utrzymania drogi gminnej w miejscowości Chruszczewo, ulica Jaspisowa uznać za bezzasadny. Po analizie dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień zastępcy wójta oraz sekretarza gminy Ciechanów wynika, że wyżej wymieniona droga na bieżąco była remontowana w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, co ma potwierdzenie w protokołach odbioru robót budowlanych z dnia 5 października 2020, 19 marca 2021, 20 kwietnia 2021, 15 czerwca 2021 i 9 września 2021. Komisja miała do wglądu całą dokumentację dotyczącą skargi. Ponadto, jak wynika z wyjaśnień zastępcy wójta, na wniosek radnego z miejscowości Chruszczewo w najbliższym czasie wykonana zostanie inwestycja potrójnego utrwalenia wyżej wymienionej drogi. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów uznaje skargę na bezczynność wójta gminy Ciechanów za bezzasadną i takie stanowisko przedkłada Radzie Gminy Ciechanów. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, wnoszę, żeby skarga była odczytana w całości. To wniosek formalny trzeba przegłosować zwykłą większością. Radni nie będą wiedzieli, za czym głosują. Jak można głosować nad czymś, czego nie znamy treści w ogóle? To w ogóle albo przyjmujemy, albo nie przyjmujemy, ale nie. Nie zapoznaliśmy się z treścią, a głosujemy, że jest skarga niezasadna. To niepojęte, jest swoisty kuriozum jakiś. Panie radny, tak się złożyło, że byliśmy razem na tej samej komisji i to było w całości omawiane, także ja nie uważam, że zasadnym jest czytanie tego
Ale panie przewodniczący, inni radni nie znają treści. Ja nie myślę tylko o sobie, tylko o całości. Ja może w odpowiedzi jeszcze tutaj do pana Kalmana powiem, że tak, była powołana komisja skargi wniosków w celu rozpatrzenia skargi, bo taka jest procedura według ustawy o samorządzie gminnym, że to należy do zadań tej komisji i jest zobowiązana przedstawić stanowisko Radzie, więc takie stanowisko jest integralną częścią do projektu uchwały, które przed chwileczką odczytałam. Było głosowane na komisjach, członkowie komisji, jak zawsze to ma miejsce na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, mają oczywiście do wglądu całą dokumentację i sporządzają dla Rady Gminy stanowisko. A jeżeli jest to wniosek formalny i rzeczywiście może reszta radnych ma ochotę się zapoznać z treścią całej dokumentacji, całej skargi, no to jest to wniosek formalny, który już jak wcześniej kiedyś też przy jakiejś skardze państwo radni zwykłą większością głosów głosowali. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, czy jest dla pana logiczne nie zapoznanie się z treścią, a głosowanie, czy jest zasadna, czy niezasadna? Jeśli treści w ogóle nie znamy i możemy mówić, czy zasadna, albo odrzucamy, nie przyjmujemy, bo nie zajmujemy się skargami, albo zapoznajemy się z treścią i dopiero podejmujemy decyzję głosowania, czy jest zasadna, czy nie. Kolego jak radny, można, to już jak można jest... za czymś głosować, czego nie, się nie zna, w ogóle się nie zna. Kolego radny, odkąd pamiętam, to już to jest w WIP-ie umieszczone i każdy mógł się z tym zapoznać, także ja nie uważam, że tutaj... Mamy brnąć dalej w tym temacie. Tutaj, panie przewodniczący, jeśli jeszcze mogę dodać, jest to wniosek formalny pana radnego i tak, można go przegłosować, ale że tak powiem, sam tej decyzji pan przewodniczący nie podejmie o odczytaniu, tylko państwo radni w zwykłym głosowaniu nad wnioskiem formalnym pana Klemensa Kalmana. Ale to trzeba musi teraz ten prowadzić. Pan Petrykowski jeszcze chce zabrać głos. Przewodniczący, ja tutaj bym się nie to, że przychylił do wniosku pana Kalmana, ale ja uważam, że to nie jest wniosek formalny. Ta skarga powinna być w załącznikach do uchwały, gdyż pan zastępca przewodniczącego ostatnio na komisji pytał się, jak można się wstrzymywać od głosu. No właśnie w takiej sytuacji, bo ja tej skargi nie znam po prostu. Ja nie byłem na komisji skarg i ja tej skargi nie znam i ciężko mi powiedzieć, być może, że no na pewno komisja zajęła stanowisko, tak? Natomiast niekoniecznie musi być to moje stanowisko, tak? I ja bym z tą skargą chciał się zapoznać. No to... Można ją odczytać, można ją dostarczyć radnym, obojętne, można zrobić 5 minut przerwy i to chyba to nie jest wniosek formalny. No po prostu jak można cokolwiek głosować bez zapoznania się ze skargą? Ale, w żaden sposób. Panie radny, pan dobrze wie, jaka jest procedura procedowania skarg i od tego jest komisja. Ja tu nie wnikam w to, czy pan ma rację, czy pan Kalman ma rację. Być może tak, macie takie prawo zapoznania się, ale to musi być, że tak powiem, no jest to wniosek. Tego nie, procedura... Nie, to nie jest wniosek. To jest po prostu brak w materiałach na sesję. Nie mogę państwu przekazać stanowiska komisji skarg i wniosków przed odbyciem tej komisji. Ale jest nie, to logiczne. Ale skargę mogę przekazać. Trzeba ją tylko zanonimizować i można ją przekazać. Skarga każda jest jawna. Jest to zwykła uchwała, tak jak wiele uchwał. Ja nie mówię o uchwale, mówię o skardze. Panie radny, ja mówię tylko teraz o przepisach. W przepisach jest tak, co my państwu dostarczamy? Projekty uchwał z uzasadnieniem. Takie państwo, żeście... Nie, wszystkie materiały odnośnie danej sprawy trzeba dostarczyć. W szczególności projekty uchwał z uzasadnieniem. Taką dokumentację państwo otrzymaliście. Stanowisko zostało przed chwileczką odczytane. Ja nie wiem, no, jeżeli pan powątpiewa w stanowisko komisji, no, do tego jest ta komisja powołana. Mogę powątpiewać. No i państwo radni sami wybieracie skład w głosowaniu, kto w danej komisji jest członkiem. Więc ja uważam, stoję na stanowisku, że jest to jednak wniosek formalny, bo przepisy szczególne nie mówią o trybie, w jakim ma być państwu na sesji, tym bardziej, że to są i też i dane osobowe, inne dokumenty też i wewnętrzne gminy Ciechanów, więc myślę, że powinna być procedura głosowania i myślę, że to będzie bardzo demokratycznie, jeżeli państwo radni wszyscy się w tym temacie wypowiedzą. Rozpatrywanie skargi nie jest demokratyczne. Jakby obowiązkiem moim jako radnego przy
rozpatrywaniu skargi jest zapoznanie się z tą skargą. No ja nie mogę zagłosować nad czymś, czego nie znam. Tak, gdyby pan był jeżeli nie dostaniem, skarg, to tak jak najbardziej. Jeżeli ja jej nie dostanę, to ja po prostu odmawiam głosowania w tej sprawie. No pana prawo też takie jest. Szanowni państwo, ustawodawca przewidział jeden punkt, że specjalnie w tej kadencji została powołana komisja skarg i wniosków i komisja rozpatruje skargę, nie rada. Jakby ustawodawca powiedział, że rada rozpatruje skargę, oczywiście, ale komisja. I komisja przedstawia swoje wnioski ze swojej posiedzenia obrad. Także panie radny, nie zgadzam się z panem. To panie wójcie, to ja mam pytanie. To my głosujemy nad przyjęciem stanowiska komisji, czy nad rozpatrzeniem skargi? Bo to chyba coś innego. Ale państwo nie musicie brać pod uwagę stanowiska komisji. Możecie mieć swoje zdanie, ale mówię, skarga kiedyś nawet była na którejś sesji odczytana po państwa chyba głosowaniu. Był to wniosek formalny. Proszę bardzo, kolega Karol. Pani sekretarz, czemu pani odpowiada tak, jakby pani nie rozumiała treści pytania zadanego przez radnego Pietrykowskiego? Myślę, panie radny, że rozumiem treść i odpowiadam to tak jak... pani tylko tak myśli. Nie, proszę pana. Ale zdarza mi się myśleć dosyć radny, często. Panie kolego radny. Ja mówię panu o procedurach. Jeżeli pan zna inne przepisy, to bardzo proszę. Może ja czegoś po prostu nie doczytałam. Też może tak być. Najwidoczniej. Głosowanie formalne nad wnioskiem. Czy jest to wniosek formalny, panie radny? Panie radny, czy to jest wniosek formalny, odczytanie tego w całości? Jest to wniosek formalny, proszę odczytać skargę w całości. Proszę to wprowadzenie do porządku. Ale to my dostaliśmy, to wszystko, całe te papiery, wszystkie to... Nie? Nie dostaliśmy. Nie, bo komisja skarg wszystko dostała. Wcześniej dostali i go omawiamy. Dlatego są komisje stałe powołane. Tak jak kto z państwa radnych jest za odczytaniem w całości skargi wniosku złożonego przez kolegę radnego? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych za, było 4, przeciwko było 8. Twierdzam, że rada odrzuciła wniosek kolegi radnego. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych za podjęciem uchwały, było 8 radnych, 4 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo.
Ja chciałem zapytać pana, panie wójcie, kiedy będzie dokończony remont wiatr przystankowych w Pęchcinie, dlatego że ja z tą sprawą występowałem w 2019 roku, to przedłużało się. W końcu tam ktoś naprawiał te wiaty przystankowe, ale nie są dokończone. Chciałem zapytać, kiedy będzie finał. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę państwa, ponieważ przed chwilą na wniosek pana wójta niespodziewanie zostały zdjęte z procedury obrad punkty dotyczące planów przestrzennego zagospodarowania pięciu wsi, moje zapytanie będzie dotyczyło budowy biometanowni na terenie gminy Ciechanów, a konkretnie lokalizacji tej inwestycji na działkach leżących przy drodze krajowej numer 60 w Ujazdówku. Króciusieńko powiem. Pan wójt w miesiącu lutym tego roku wydał obwieszczenie o rozpoczęciu procedury związanej z lokalizacją tej budowli na wniosek inwestora z Warszawy. Na zebraniu wiejskim zorganizowanym w dniu 21 lutego jako protest mieszkańców wsi Ujazdówek, a także okolicznych wsi Ujazdówek, Gumowo, Rudki Marszewice i Pęchcin, pan wójt był przeciwny tej budowie, a także wspólnie z mieszkańcami podpisał się pod sporządzonym dokumentem w sprawie protestu społeczności lokalnej. Ten dokument jest w Urzędzie Gminy i w instytucjach, które są zainteresowane tym tematem. Sprawa trafiła do kolegium społecznego, kolegium odwoławczego w Ciechanowie, samorządowego, tak. A następnie SKO w Płocku i została rozpatrzona postanowieniem z dnia 8 września tego roku, tak w Płocku, które to kolegium wydało dokument, cytuję, postanowienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegające na budowie biometanowni na biogaz rolniczy usytuowanej na działkach numer 137 i 135/3 w Ujazdówku, gmina Ciechanów. I cytuję dalej postanowienie. Krótko. Uchyla się w całości zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Mam zatem krótkie pytanie, panie wójcie. Co pan wójt zamierza w tej sprawie zrobić i jaką chce podjąć decyzję, aby zabezpieczyć mieszkańców wsi Ujazdówek, Ujazdowo, Gumowo, Rykaczewo, Pęchcin i wszystkich Rutek i innych okolicznych wsi przed ewentualną lokalizacją tej inwestycji, która byłaby uciążliwa dla najbliższych zabudowań mieszkalnych? Mogę podać, najbliższa odległość od tych zabudowań wynosi około 220 metrów, a także uciążliwa byłaby dla środowiska naturalnego, uprawy pól, pastwisk i łąk, a także potencjalnie zagrażająca środowisku przyrodniczemu oraz zdrowiu mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolega Piotr. Wójcie, ja też się chciałem może w podobnym temacie zapytać jeszcze w sprawach różnych. Były składane zapytania ofertowe o złożenie tych trzech planów, tych dodatkowych dla Ujazdówka, Rykaczewa i tak dalej. Tam już jest rozstrzygnięcie, rozumiem, bo już czas. Jakie jest rozstrzygnięcie, za ile, jaki czas wykonania, takie jakby wójt mógł podać jakieś konkrety w tej sprawie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do radnego powiatowego, naszego kolegi.
tutaj przedstawiał te wnioski z dofinansowania, no ja nie usłyszałem, że gmina Ciechanów otrzymała jakieś dofinansowanie. I chciałem zapytać, jakie tam były kryteria, czy to powiat dzielił, czy to odgórnie przyszły wytyczne, gdzie te pieniądze trafiają, no bo nie słyszałem gminy Ciechanów, dlatego pytam, dziękuję. Ale składaliście w ogóle wnioski? I jeśli składaliście wnioski, to odpowiedź powinna być. Ja tak w rezerwie odpowiadam, bo... Ja odpowiem odnośnie zapytania pana Piotra. Było zapytanie ofertowe i nie zostało rozstrzygnięte, bo dwie firmy, które można by było brać pod uwagę, obydwie firmy chciały podzielić zadania, czyli a chcemy zrobić, żeby i to i całe te zadanie jedna firma prowadziła, także oferty zostały odczytane, powtórnie będzie jutro zapytanie ofertowe do firm, ale już szczegółowo wyznaczone, o co nam chodzi w tym zapytaniu. Wnioski na każde jedne wnioski, które się jest możliwość składania, oczywiście my też składamy, tak jak chociażby nawet do Nowego Ładu, na około 20 chyba milionów złotych złożyliśmy. Tutaj też wnioski odnośnie czy dróg, a szczególnie dróg były składane, ale to co kolega Sławek przedstawił, widzieliście państwo kto dostał, jakie kwoty, także niestety nasza gmina podejrzewam, że jest to brane troszeczkę, patrząc się na dochód własny, na głowę mieszkańca w naszej gminie. To też chyba trochę skutkuje, bo nie będę zwalał tego wszystkiego na układy polityczne, tylko że na dochód własny, na głowę mieszkańca. Bo jeżeli patrzymy się na Grudus, patrzymy się na Gołymin i patrząc się na naszą gminę, gdzie mamy ponad 2000 dochodów własnych na głowę mieszkańca, Gołymin ma pewnie około 1000, czy ten. A miejscowości tak jak gminy Regimin, czy jak to tutaj, to o dochodach raczej nie będę mówił, tylko bardziej będę mówił o układzie politycznym, że swoim się trochę daje więcej jak obcym wójtom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trochę to tak delikatnie powiedziane. Czy są jeszcze pytania? Pan wójt udzieli to na piśmie. Proszę bardzo. Zamykam obrady 34. sesji Rady Gminy. Dziękuję państwu za uczestnictwo. Ja mam jeszcze taką prośbę, dołączając się do słów pani sekretarz odnośnie szczepień. Szanowni państwo, żeby nie było powtórki z rozgrywki, że będziemy czekać celowo, czy ta epidemia przyjdzie, czy ona już jest, czy jej nie ma, czy sołtysów zapraszać, czy też nie. Także ja bym proponował tu apel szczególnie do państwa sołtysów, żebyśmy się mogli spotykać tak jak dziś na każdej sesji, nie biorąc pod uwagę tego, co nas może spotkać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.